Do you know the reason why Jesus died? Do you know why his blood was shed? He left his crown of glory in heaven above to wear a crown of thorns. And in my heart he tells me why the Lord sent him to set us free. To prove his love, he bears all our sins. Can't you hear him talking to you? I have often wondered what he sees in me. I am worthless of his love. He is so great and mighty. He made everything, and I wonder why he still cares for me. Tells me why the Lord sent him to set us free. To prove his love, he bears all our sins. Can't you hear him talking? He tells me why the Lord sent him to set us free. To prove his love, he bears all our sins. Can't you hear him talking to you? Can't you hear him talking to you? I normally stand up here with my guitar. Znam to miejsce bardzo dobrze. Tutaj jestem tutaj ze swoją gitarą. But you know, I'm so happy to be here to share with you a little message this morning. Ale dzisiaj dla odmiany jestem bardzo szczęśliwy, że mogę stać tutaj przed wami, aby podzielić się z wami pewnym poselstwem. I want to remind you that I love this church very much. Chciałbym wam wszystkim przypomnieć, że bardzo kocham ten kościół. All of you. Wszystkich was. Because when I first came here, I didn't have so much gray hair. Ponieważ kiedy po raz pierwszy przyszedłem do kościoła, nie miałem tyle siwych włosów. My children were younger. Moje dzieci były małe. But now they're fathers themselves. Ale w tej chwili są i mają swoje własne dzieci. And I'm happy that my youngest is here this morning. Jestem bardzo szczęśliwy, że mój najmłodszy syn jest dzisiaj ze mną. He will share a message to you in song at the end. On również powie wam pewne poselstwo w pieśni na samym końcu. But you know, I'm excited this morning also. Ale wiecie, jestem bardzo taki wzruszony, podniecony w tym poranku.
Because I was surrounded by young people on the platform. Ponieważ, I must be joking. You as well. Ponieważ byłem otoczony samymi młodymi ludźmi tutaj na przodzie. I implore you. Ja was podziwiam was. I want to exhort you, young people. Chciałbym was powzbudzić. Because in the time and the days that we live. Ponieważ w tym czasie, w którym żyjemy. It is not easy and it is difficult. Nie jest to łatwe, bardziej jest to trudne. For young people to pursue Jesus. Aby młodzi ludzie naśladowali Jezusa. I remembered when I was young. Pamiętam, kiedy byłem młody. That I persisted in following Jesus. Ja starałem się naśladować Pana Jezusa. And today I'm still here. I dzisiaj jestem między wami. So I want to tell you. Chciałbym wam powiedzieć. Encourage you. Dodać wam odwagi. Never give up your Jesus. Nigdy nie poddajcie się. Because he is everything. Ponieważ jest on jest wszystkim. Today. Dzisiaj. Tomorrow. Również jutro. And eternity. I na zawsze. And the same for you older folks. I również to samo życzę dla was wszystkich tutaj, którzy jesteście. You know, probably the greatest mystery. Wiecie, może największą tajemnicą. To the scientists, great scholars and the ordinary person. Dla naukowców, akademików i zwykłych ludzi. Is life itself. Jest życie jako takie. How, when and where did it start? Gdzie i w jaki sposób powstało? All ponder to have an idea of its origin. Wszyscy myśleli nad, zadawali sobie pytanie, studiowali o tym, gdzie ono się w zasadzie zaczęło. Through the decades there has been ideas and many theories. Poprzez całe dekady, przez całe lata powstało wiele idei, wiele teorii. Most people in the world today have different views of life. Większość ludzi w dzisiejszym świecie ma zupełnie inne pojęcie o życiu. They believe that they exist and that's enough. I wierzą, że ono po prostu istnieje, no i to wszystko. Surely when we look at ourselves and examine how our bodies and minds functions, z pewnością, kiedy spojrzymy na to, jak nasze ciało, nasze umysły funkcjonują, there has to be a mastermind to put a human being in existence. Musimy zauważyć, że musi być wielki umysł za tym wszystkim, który spowoduje to, że my jesteśmy. Someone and something above us all. Ktoś, który jest wysoko ponad nami. A creator. Stworzyciel. A genius. Geniusz. A supreme being. I istota, która przewyższa wszystko. We live and strive for the better in everything we do. Żyjemy albo staramy się, czy chcemy wszystko zrobić lepiej niż wszystko staramy się zrobić lepiej jak możemy. We seek a good home to live in. Poszukujemy domu, dobrego domu, aby w nim mieszkać. The right kind of nutrition to sustain our health. Aby spożywać właściwe pokarmy, żeby zachować nasze życie. It seems to be that in most everything people are pursuing and purchasing. Wszystko to wygląda, że również wygląda na to, że wszystko to, co ludzie starają się osiągnąć również w zakupach. A package deal is always on offer. Okej. Okay. To przychodzi to w formie jakiegoś package, czyli związane ze sobą różne rzeczy. It is there for you and me to commit ourselves to buy and accept. Również i dla nas jest tutaj coś, co możemy zaakceptować i kupić. This morning I have chosen a simple message for us. Dzisiejszego poranku wybrałem proste poselstwo dla nas. The Christian life. Życie chrześcijanina, bo chrześcijańskie życie. A powerful tool for God's work of salvation. Jest to potężny instrument w pracy do zbawienia. Just knowing in what we read in the scriptures about creation, wiedząc tylko to, co czytamy o stworzeniu w Biblii, the heaven, the earth and the sea, niebo, ziemia i morze, the plants and the animals, rośliny, zwierzęta,
And of course, men and women, jak również i oczywiście ludzie, mężczyzna i kobieta. The pinnacle of God's creation should amaze anyone. To jest ten szczyt Bożego stworzenia, który powinien zadziwić wszystkich. Just looking at the dawn of a beautiful day. Oglądając tylko początek nowego dnia. The sunset, the vast landscape. Zachód słońca i rozciągający się widok. The glorious flowers of all sorts. Wspaniałe kwiaty przeróżnych rodzajów. The wonderful fruits and vegetation given to mankind. Wspaniałe owoce i warzywa, które były dane dla ludzkości. Should make everyone happy. Wszystko to powinno uczynić wszystkich bardzo szczęśliwymi. Because of failure to be obedient to God as we know. Ponieważ nieposłuszeństwo albo obowiązek posłuszeństwa Bogu tak jak to znamy. Humanity fell into sin. Z tego powodu ludzkość upadła w grzech. Today you and I can see the extent of what it has brought. W dzisiejszym czasie możemy widzieć zasięg tego, co ten upadek spowodował. And continues to bring. I ciągle powoduje. Every day and everywhere there is death. Każdego dnia i wszędzie spotykamy śmierć. Every day we hear some sort of calamity happening. Każdego dnia słyszymy o różnych katastrofach, kalamitach, które się gdzieś wydarzyły. Every day there is crime and violence. Codziennie słyszymy o przestępstwach. Corruptions of all sorts in all society are very present today. Korupcja w społeczeństwie jest, możemy ją widzieć na każdym kroku w społeczeństwie. Evil has taken a stronghold on the minds and morals of men and women. Zło zawładnęło umysłami mężczyzn i kobiet w tym świecie. Humanity has sunk to its lowest. Ludzkość spadła bardzo nisko. In his great love and wisdom. I jego wielka miłość i mądrość. Our Creator, the Almighty God. Nasz potężny Stworzyciel i Pan. Gave a package that gives humanity hope and salvation. Dał nam coś, co daje ludzkości nadzieję zbawienia. This priceless package consists of an innocent life giving sacrifice. Ten bezcenny dar, który nam Bóg dał, składa się z życia i shedding of blood, przelewu krwi, suffering and enduring pain, cierpienia i przeżywania bólu, for the mistake and the wrong that our race has committed. A to wszystko dlatego, spowodowane było tym, co nasza rasa jako ludzkość uczyniła w przeszłości. And today in our generations, i dzisiaj w naszej generacji, w naszym pokoleniu, the struggle against sin is no easier. Walka z grzechem wcale nie jest łatwiejsza. We can either accept or reject this package offer. I do nas należy, czy przyjmiemy tą ofertę, albo ją odrzucimy. It is amazing grace given. To jest ta wspaniała łaska, która została nam dana. It doesn't come cheap. Nie jest ona tania. In fact, it comes with much more than we will ever know and comprehend. Tak w rzeczywistości kosztuje więcej niż potrafimy sobie to w ogóle wyobrazić. However, this we do know that God himself. Ale co wiemy, że Bóg sam left his divine abode of glory in heaven. Opuścił swój dom tam w pełen chwały. At great risk to come and be among us sinners. I ryzykując wiele, przybył tutaj do nas, aby mieszkać z nami grzesznikami. To be flesh like you and me. Aby przyjąć ciało takie samo jak ja i ty. His mission to be our savior. Jego misją było, aby stać się naszym zbawicielem. The ransom for our lives.
okup za nasze życie. As we had the scripture reading this morning, if you want to turn to John chapter 3. Tak jak czytaliśmy na początku, jeżeli otworzymy Ewangelię Jana, i tam rozdział 3 i wiersz 16. The scripture says, Biblia nam mówi, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Ale jak nam mówi ten tekst, ponieważ Bóg dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. We are here today because of our choices to accept his package offer. Jesteśmy tutaj dzisiaj z powodu tego, że zaakceptowaliśmy jego ofertę. Of love, of pardon and of healing. Jego ofertę życia, odpuszczenia i uzdrowienia. And to be one of his sons and daughters. Aby zostać jego córkami i synami. Desiring of being a part of his family today and in eternity. I jesteśmy tutaj, ponieważ pragniemy, aby zostać jego członkami jego rodziny i dzisiaj, i w przyszłości. It is most fascinating to know. Jest to coś, co bardzo fascynuje. That the God of the universe would go so far. Że Bóg potrafi pójść tak daleko. To restore and save the inhabitant of our world. Aby odnowić i zrekonstruować miejsce, w którym żyjemy, nasz świat. Are you and I special to the Lord? Czy ty i ja jesteśmy czymś, kimś specjalnym dla naszego Pana? How much do you think we are worth? Jak myślimy, ile jesteśmy warci? We have all been kidnapped by the old devil in some stage of our existence thus far. W pewnym momencie swojego życia zostaliśmy porwani przez nieprzyjaciela, przez diabła. We have all been cheated. Wszyscy zostaliśmy oszukani. Tricked and led astray by his cunning ways. Zostaliśmy oszukani przez jego bardzo delikatne i zwodnicze podstępy. In the manner that Satan deceived Adam and Eve in the Garden of Eden. W ten sam sposób, jak szatan podstępem zwiódł Adama i Ewę w ogrodzie Eden. He finds many avenues of our lives. Również on znajduje wiele sposobów, wiele dróg w naszym życiu. Trying to do the same. Aby zrobić zupełnie to samo. Targeting our children. I ma na celu nasze dzieci. Our homes, our desire and our ambitions. Na jego muszce są nasze domy, nasze pragnienia, nasze ambicje. Our relationship with our Creator and with one another. Nasz stosunek z naszym Panem, jak również jeden z drugim. It is the devil's mischievous plan. Jest to szatański, zwodniczy plan. To bring down as many as he can. Aby zwieść tylu, ile będzie można. Because he knows what awaits him. Ponieważ wie, co go oczekuje. He is a liar and a failure. Jest od początku kłamcą. Proudly selfish. Jest dumnie samolubny. Tak, dziękuję. And deceit is in his heart. I oszustwo jest głęboko w jego sercu. He is jealous of all those who happily humbly worship the Lord. Zazdrości tym, którzy w pokornie służą Panu. This is what he couldn't and wouldn't do. To jest to, co on nie potrafi zrobić. Nie zrobił i nie zrobi. Human life is the most valuable creation to God. Życie ludzkie jest najbardziej cenne, czymś najbardziej cennym dla Pana. Dla Boga. To be made in his own image. Będą stworzonymi na jego obraz. That's powerful stuff. To już samo w sobie jest czymś potężnym, jest to potężnym stwierdzeniem. Yes, we have all been plagued by sin. Tak, stało się tak, że niestety grzech nami powoduje. For many souls, sadly, they've fallen so low. I niestety niektórzy upadli tak głęboko. They believe it is not possible for them, że przestali wierzyć, że jest to możliwe dla nich, to come back up,
aby z powrotem powrócić do pierwotnego stanu. They feel unworthy and unforgiving. Czują, że nie można im że ich grzechy są nie do odpuszczenia i że stracili zupełną wartość. And the guilt they carry, i winę, którą niosą, ties and oppress their hearts. Powoduje to, że ich serca są ściśnięte, są w opresji. Clouds and darken their minds. Powoduje to, że przestają czysto myśleć. They live in bondage to sin. Żyją w niewoli grzechu. My dear beloved friends, brothers and sisters. Moje drogie siostry i bracia. Are we not so fortunate to know who we belong to? Czy nie jesteśmy szczęśliwi, czy nie powinniśmy być szczęśliwi z tego powodu, że wiemy, do kogo należymy? How much we are loved. Jak wiele poświęcone jest nam miłości, jak wiele jesteśmy kochani. How secure we feel knowing that our trespasses have been forgiven. Jak możemy czuć się bezpiecznie, wiedząc, że nasze grzechy zostały odpuszczone. Our minds are clear and clean. Nasze umysły są czyste i możemy czysto myśleć. Our hearts feel joy and peace. W naszych sercach panuje pokój i radość. And we have the one who makes all this possible. I wszystko to jest przez tego, który uczynił to wszystko możliwe. To guide our lives daily. Aby prowadzić nasze życie tam. The Lord Jesus himself through the Holy Spirit. A jest to Pan Jezus poprzez Ducha Świętego. We have been set free from bondage. Zostaliśmy uwolnieni z grzechu, z niewoli. Friends, knowing all this is very good and very important. I moi przyjaciele, wiedząc o tym, jest bardzo ważne i bardzo dobre. But surely the Lord expects the one who finds life and true happiness. Ale z pewnością Bóg oczekuje to, że ci, którzy znaleźli prawdziwą radość i szczęście, and all the goodness that comes with it. I całe dobro, które z tym przychodzi, he or she would not keep it only to themselves. I on albo ona nie będzie tego zatrzymywał tylko dla siebie. We are called to be Christians. My wszyscy powinniśmy być chrześcijanami. The very first Christian to walk on our planet is the Lord Jesus himself. Tym pierwszym chrześcijaninem, który chodził po naszym planecie, był Jezus Chrystus sam. From that moment on, Christianity began. I od tego momentu nasze chrześcijaństwo się zaczyna. From the time he began his ministry, od czasu, kiedy zaczął swoją służbę, teaching and healing whosoever came into his path. Ucząc i uzdrawiając kogokolwiek, który przyszedł albo kogokolwiek spotkał na swojej drodze, he became the model Christian for all generations. Stał się chrześcijaninem, stał się modelem chrześcijanina dla wszystkich generacji. Are you and I Christian today? Czy ty i ja jesteśmy chrześcijaninami dzisiaj? Perhaps we ought to have a good look and examine deeply in our own lives. A może tak powinniśmy zastanowić się, zatrzymać się i sprawdzić to, czy rzeczywiście tak jest. Surely it must be more than just going to church. Z pewnością chrześcijaństwo musi oznaczać więcej niż tylko chodzenie do kościoła. Each Sabbath for worship. Czy biorąc udział w nabożeństwie. It must be more than just giving our tithe and offerings. Musi być czymś więcej niż tylko oddawanie naszych dziesięcin czy dawania naszych darów. It must be more than just keeping healthy, abstaining from harmful food and drinks. Musi być czymś więcej, nie tylko pozostając zdrowymi poprzez unikanie szkodliwych pokarmów. It is of course very important, those things. Wszystkie te rzeczy oczywiście są bardzo ważne. But above all these, ale ponad to wszystko, the Christian life is a powerful tool. Chrześcijańskie życie jest potężnym narzędziem. When allowed to be active in God's work of salvation. Jest potężnym, jeżeli pozwolimy mu, aby działał jako narzędzie do zbawienia. The Christian is a righteous person. Chrześcijanin jest człowiekiem, jest istotą sprawiedliwą, who doesn't compromise with truth, która nie robi kompromisów, albo jeżeli chodzi o prawdę. The Christian lives with integrity.
Chrześcijanie zachowują swoją integralność albo swoją uczciwość we wszystkim. Always honest and pure-hearted. Zawsze mają czyste serce i okay, forgot the word. Czyli szczerzy, tak. The Christian is a servant. Chrześcijanin jest sługą. Always willing and ready to help others. Zawsze gotowy, aby pomóc innym. To help those in need. Pomóc tym, którzy potrzebują pomocy. The Christian upholds Jesus in their lives. Chrześcijanie znoszą albo pokazują Jezusa w swoim życiu. He or she is a living testimony. On albo ona jest tym, tym żyjącym świadectwem. The Christian is a lamp that illuminates. Chrześcijanin jest taką lampą, która dookoła, świeci dookoła. Guiding others the way to find Jesus. I prowadzącą innych, aby znaleźli Jezusa. The Christian is always active. Chrześcijanin jest zawsze aktywny. Constantly engaging in doing God's will. Ciągle zajęty tym albo mający to na celu, aby czynić wolę Pana. The Christian is of noble inheritance. Chrześcijanin ma bardzo sławne dziedzictwo. Heading to the kingdom of heaven. Zmierzając w kierunku Królestwa Niebios. It is easier said than done, many will argue. Jest o wiele łatwiej to powiedzieć niż uczynić. To have all these qualities in you. Aby mieć wszystkie te cechy w nas. Is it possible to live such a life being a blessing to others? Czy nie jest to rzeczą dobrą, aby żyć i być błogosławieństwem i żyć takim życiem dla innych? Yes, indeed. Oczywiście to jest. We have been given the character of Jesus to apply in our lives. Zostaliśmy obdarzeni charakterem Jezusa, aby go zaaplikować w naszym codziennym życiu. We have the men and women of the past generation who gave their all. Mamy przykłady ludzi z przeszłych wieków, którzy oddali wszystko. Even to the point of losing their lives. Aż do tego momentu, kiedy tracili swoje życie. The records are intact. Historia albo zapisy są niezmienione. The proof is there in scriptures. I dowody na to są zapisane w Biblii. The Holy Scriptures. W Piśmie Świętym. They were believers and followers of Christ. Byli w przeszłości naśladowcy Jezusa. They lived the life as the Christian should. Przeżywali swoje życie tak, jak chrześcijanie powinni to robić. They accepted the great commission given by Jesus. Zaakceptowali to wielkie zadanie, które dał Jezus. To go and tell others everything about God. Aby iść i opowiedzieć wszystkim wszystko o Bogu. Helping to change lives. Pomagając innym w zmianie życia. Bringing hope and salvation to many. Przynosząc nadzieję i zbawienie dla innych. Turn with me to Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Otwórzmy Ewangelię Mateusza 28 rozdział i tam 18, wiersze 18 do 20. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Czytamy 28 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 18 do 20. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Brothers and sisters, fellow believers. Bracia i siostry, moi współwyznawcy. What a privilege we have to be a Christian. Co to jest za przywilej, że możemy być chrześcijanami? To be able to partake in the greatest work. Abyśmy i to również, że możemy mieć cząstkę, czy mieć udział w
tej wielkiej pracy, that anyone can do, którą może każdy może wykonać. Seeking the lost and the weak. A jest to poszukiwanie tych, którzy są straceni. The unfortunate, the poor and the discouraged. Ci, którzy są którzy stracili odwagę i nie wiedzą, co dalej zrobić. We are tools fashioned by a maker. Jesteśmy takim narzędziem, który stworzył sam Bóg. Who is all loving, wise and powerful. Który jest mądry, potężny. When the Holy Spirit is a part of our life, kiedy Duch Święty jest częścią naszego życia, it is impossible to fail. Jest to rzecz absolutnie niemożliwa, abyśmy zawiedli. Be patient and you will see. Bądźmy cierpliwi i wtedy zobaczymy. You will surely be victorious and witness the fruits of your labor one day. Z pewnością zostaniemy zwycięzcami i zobaczymy owoce swojej pracy. The closing text this morning is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 58. Please turn to it. Wiersz na zakończenie, który chciałem przeczytać, jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział. Therefore, beloved, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. I wiersz 50, czytam pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział, 58 wiersz. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Yes, what we do for our God will not be in vain. To, co czynimy dla innych, nie będzie pracą za darmo. The time that we give to God now being a witness, czas, który dajemy Panu, będąc świadkami, in return, He will give us eternity with Him. Jako nagrodę da nam wieczne życie z Nim. Dear friends, let us be faithful and not waver. Drodzy przyjaciele, bądźmy wierni i niewzruszenie trwajmy w tym. As we sought to serve our Master, Savior and King. Tak jak w naszej pracy w poszukiwaniu naszego Pana i naszego Zbawiciela. Let us be useful tools of God today. Pozwólmy, abyśmy zostali tymi użytecznymi narzędziami właśnie dzisiaj. Seeking at each given opportunity bringing salvation to someone. I aktywnie poszukując, aby stać się pomocą znalezieniu zbawienia innym. May the Lord bless each one of us. Niech Bóg błogosławi każdego z nas. As we endeavor to live the Christian life. Kiedy w naszym staraniu życia chrześcijańskiego. This is my prayer for you and for me. I to jest moje życzenie dla was, jak również dla mnie samego. Amen. Amen.